Nawet wielka sława może nie trwać wiecznie. Będąc znanym aktorem czy piosenkarzem, dobrze jest zdawać sobie z tego sprawę i w razie czego być przygotowanym na wszystko. W przeciwnym razie możecie skończyć jak osoby z dzisiejszej listy. Celebryci niegdyś sławni, dzisiaj pracujący jako kelnerzy czy sprzedawcy butów. Zapraszam Was na listę 10 sławnych osób, które chodzą teraz do normalnej pracy. Numer 10. Chris Owen to amerykański aktor, którego najlepiej możecie kojarzyć z serii American Pie, w której to odgrywał rolę Sherminatora, wyrafinowanego robota seksu, zesłanego z przyszłości, aby odmienić los pewnej szczęściary. Obecnie 37-letni Chris widocznie nie za bardzo mógł przebić się przez wizerunek siusiu majtka, jaki przez lata budował sobie w Hollywoodzie, że praktycznie wypadł z show biznesu. W 2013 roku aktor został przełapany w restauracji Sushi Roku, zlokalizowanej w Santa Monica w Kalifornii, w której podobno już od roku pracował jako kelner, roznosząc gościom jedzenie. Osoba, która rozpoznała aktora, napisała na Twitterze: "Myślałem, że Kalifornia to miejsce, w którym spełniają się marzenia, dopóki Sherminator nie podał mi sushi." Numer 9. Henryk Gołębiewski to polski aktor, który w 2003 roku został nagrodzony Złotą Kaczką za rolę w filmie Eddie. 10 lat później szukał już pracy jako Złota Rączka. W 2014 roku na swoim Facebooku zamieścił ogłoszenie, w którym oferuje swoje usługi remontowe, malowanie, tynkowanie i tym podobne. Jak zdradził w pytaniu na śniadanie, rolę w filmie coraz ciężej. Z tego powodu gotowy jest podjąć się każdej pracy, bo za coś przecież musi żyć. W swojej karierze już nieraz pracował jako budowlaniec, czy nawet parkingowy. Numer 8. Pamiętacie małego Beansa z disneyowskiego serialu Świat nonsensów wśród Stevensów, który do domu bohaterów zawsze przychodził nieproszony? Zastanawialiście się, co się z nim stało po zakończeniu serialu? Co prawda pojawiały się różne teorie spiskowe, m.in. takie, że aktor nie żyje. Na szczęście nie była to prawda. Obecnie 26-letni aktor po prostu nie ma zbyt wielkiego brania w Hollywoodzie, w związku z czym musi imać się również innych zajęć. I tak na przykład w 2015 roku wyszło na jaw, że Steven Anthony Lawrence, bo tak się nazywa, dorabia sobie w jednym z kalifornijskich centrów handlowych. Jako nie kasjer, nie ochroniarz, ale pomocnik świętego Mikołaja. Dla tych, którzy kochali go za jego rolę i rozpoznali aktora na miejscu, na pewno była to miła niespodzianka. Tym bardziej, że aktor wcale nie miał nic przeciwko, aby zrobić sobie z nim zdjęcie. Numer 7. W 2012 roku świat obiegła szokująca wiadomość. Marcin Mroczek, gwiazda serialu M jak Miłość, poszedł do normalnej pracy. Jak się okazuje, aktor już w 2009 roku obronił dyplom na Politechnice Warszawskiej i niczym inżynier Karwowski z 40-latka również został inżynierem odbudowy mostów. Według SuperExpressu Mroczek podjął już pracę w zawodzie i został zatrudniony w jednym z biur projektowych, w którym jak normalny człowiek pracuje od 8 do 16. Nie wiem, co u niego słychać dzisiaj, ale jeszcze wtedy był zadowolony ze swojej decyzji. Tym bardziej, że na planie zdjęciowym spędzał tylko kilka dni w miesiącu. Numer 6. Jonathan Bennett to obecnie 35-letni aktor, znany z takich filmów jak Wieczny Student 3 czy Wredne Dziewczyny, w którym za rolę Aarona dostał aż 2 nominacje. Wciąż sporadycznie zdarza mu się pojawiać w Hollywoodzie, ale aktorstwo nie jest już jego głównym zajęciem. W 2013 roku odkryto, że pracuje on jako instruktor jazdy na rowerze w kalifornijskim klubie Flywheel, w którym z całą pewnością wcale nie ma gorzej niż wtedy, kiedy kojarzyła go każda nastolatka. Wciąż dziesiątki, jak nie setki seksownych i wysportowanych kobiet dziennie pocą się na jego widok, pedałując w jego stronę na rowerku treningowym. Numer 5. Nikki Blonsky to 28-letnia aktorka, która w 2007 roku zasłynęła z roli Tracy Turnblad w musicalu Hairspray, lakier do włosów. Aż nieprawdopodobne, aby mając aż taki start, nie pociągnąć swojej kariery dalej, prawda? W 2011 roku wyszła na jaw informacja, że Nikki Blonsky podjęła pracę w sklepie obuwniczym, zawracając w swojej karierze praktycznie do punktu wyjścia, czyli bycia zwykłą śmiertelniczką. Na kasie w sklepie pracowała kilka dni w tygodniu. Jednak jeszcze tego samego roku dziewczyna wyrobiła sobie licencję do bycia kosmetyczką, której pracy też podjęła się w salonie Superstar Hairstylist w jej rodzinnym Nowym Jorku. Numer 4. Daniel Lloyd to urodzony w 1974 roku aktor, który już w wieku 5 lat dostał rolę Daniego w ekranizacji powieści Stephena Kinga pod tytułem Lśnienie. Jak możecie kojarzyć film, jest to horror. Jednak co ciekawe, odgrywający rolę chłopczyk nawet nie był świadomy, że gra w filmie, na którym ludzie będą krzyczeć w kinie. Myślał, że to tylko zwykły film o rodzinie, która żyje sobie w hotelu. Od tamtego czasu wystąpił w może kilku innych filmach. Co robił w międzyczasie? Nie za bardzo wiadomo. Wiadomo jednak, że w 2014
2007 roku 33-letni Daniel Lloyd został nauczycielem biologii w koledżu mieszczącym się w Kentucky. Numer 3. Ryśka z klanu każdy zna, każdy lubi, przedstawiać nie trzeba. W maju 2010 roku całą Polskę obiegła informacja, że grający Ryśka 49-letni Piotr Cyrwus zrezygnował z etatu w jednym z krakowskich teatrów, aby zrealizować swój Polish Dream, którym było otworzenie kiosku. Niestety nie doszukałem się informacji, czy kiosk ostatecznie udało się otworzyć oraz jeśli rzeczywiście się udało, gdzie sika teraz pani z kiosku. No chyba, że Rysiu nikogo nie zatrudnia, a sam w nim sprzedaje. W takim wypadku byłaby to nie lada atrakcja. Gazety kupowałbym u niego codziennie. Nawet Bravo Girl. Numer 2. Freddie Prinze Jr. był jednym z najbardziej rozchwytywanych aktorów z Hollywoodu. Wystąpił w takich produkcjach jak Bez Pamięci, Koszmar Minionego Lata, a nawet Scooby-Doo. Od 2002 żonaty jest z Sarą Michelle Gellar, odtwórczynią Buffy po strachu wampirów. W swojej karierze zdarzyło mu się dubbingować filmy, a nawet być dyrektorem WWE. Potem nagle zniknął. Aż w końcu w 2016 roku powrócił, tak jak tytuł jego książki kucharskiej pod tytułem Powrót do kuchni. Czyżby również powrót do korzeni? Okazuje się, że aktor do szkoły kucharskiej uczęszczał jeszcze zanim stawiał swoje pierwsze kroki na planach filmowych. Numer 1. Taran Noah Smith to amerykański aktor filmowy, znany głównie z serialu Pan Złota Rączka, który można powiedzieć, że był takim jego drugim domem. W serialu występował od 7 do 16 roku życia. Po zdjęciu serialu z ramówki, 17-letni wówczas Taran poślubił o 16 lat starszą od siebie Heidi Van Pelt. Wspólnie z ukochaną 33-latką otworzyli wytwórnię zajmującą się produkcją bezmlecznego sera, a także wegańską, organiczną restaurację o nazwie Playfood. Niestety biznes nie przetrwał zbyt długo, podobnie zresztą jak jego małżeństwo, które rozpadło się 2 lata wcześniej, w 2007 roku. Okej, dzięki za dzisiaj, to by było na tyle. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie odcinki, między innymi 10 najdziwniejszych rzeczy promowanych przez celebrytów. Tradycyjnie nowych widzów odsyłam również na moje inne kanały, które prowadzę na YouTube, Polish Sausage z animacjami oraz Wyznania do Wysłuchania, gdzie praktycznie codziennie nowy film. Tymczasem ja się z Wami żegnam, do usłyszenia już jutro, cześć!